szanowni państwo, znajdujemy się w Centrum Konferencyjnym Fabryczna 13 w Krakowie podczas konferencji trychologicznej organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne. Drodzy państwo, konferencja ta dedykowana jest trychologom, kosmetologom, a także dermatologom, lekarzom medycyny estetycznej i tak naprawdę szeroko pojętym entuzjastom trychologii, ale także kosmetologii czy dermatologii. Drodzy państwo, konferencja ta tak naprawdę przedstawia nurt przyszłości trychologii, trychologii holistycznej, opartej na wieloaspektowym podejściu do pacjentów i klientów trychologicznych, a także na współpracy wielu specjalistów, począwszy od badań laboratoryjnych w nurcie trychologii translacyjnej, poprzez właśnie współpracę z pacjentami, przez lekarzy specjalistów, ale także trychologów i kosmetologów. Trychologia to jest bardzo szerokie pojęcie i nie przez wszystkich dobrze rozumiane. Trycholog to jest specjalista, który zajmuje się problemami skóry, głowy i włosów, nie zawsze od początku do końca. To jest taka nauka, która wymaga połączenia wielu dziedzin i nauki, i wielu specjalistów. I to jest coś, do czego ja jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego będę dążyć, do tego, żebyśmy ze sobą współpracowali. Klient trychologiczny, klient, który choruje na łuszczycę, klient, który ma problem z wypadaniem włosów, potrzebuje fachowej wiedzy i pomocy lekarskiej, potrzebuje właściwej pielęgnacji trychologicznej i potrzebuje fryzjera, który będzie wiedział, z jakich zabiegów musi zrezygnować, a z jakich niekoniecznie musi rezygnować, mając swój problem. In the beginning, trichologists was formed first by the hairdressers, by doctors, and also just people who had an interest in hair science. And this is really important. We started it in 1902, and the relationship was always there from the beginning. Trichologists are really important because we have the time to spend with the patient. And in my experience, we help the doctors because we explain to the patient what is going on, and we have compliance is more when trichology, when we work together. W tym roku mamy przyjemność widać kilka nowości, które się pojawiły w naszej konferencji. Pierwszą z nich są odwiedziny Instytutu Trychologii z Londynu, czyli de facto kolebki trychologii. Prężna ekipa nas odwiedziła, ponieważ nawiązaliśmy razem współpracę i myślę, że ta współpraca będzie się dalej rozwijać. To będzie oznaczało też, że polscy uczestnicy konferencji, ale też Stowarzyszenia Trychologicznego będą mogli szkolić się w Instytucie Trychologicznym w Londynie, co może być kolejną ciekawą odskocznią i może powodować, iż osoby nastawione na rozwój i znające język będą mogły pójść w tym kierunku. Drugą ważną chyba sprawą jest to, że odwiedza nas coraz więcej lekarzy, dermatologów i osoby zajmujące się dermatologią, ponieważ my jako trychologzy nie leczymy, my jedynie wskazujemy problemy i to, gdzie możemy pomóc, to pomagamy, natomiast są pewne rzeczy, które z natury rzeczy są kierowane do lekarzy specjalistów i myślę, że tego typu podejście jest słusznym podejściem. Najczęstszym problemem pacjentów i klientów trychologicznych oczywiście są dermatozy owłosionej skóry głowy, szeroko pojęte, ale także problem z łysieniem androgenowym czy łysieniem plackowatym. Niemniej jednak, szanowni państwo, chciałabym zwrócić uwagę na zaburzenia mikrobiomu owłosionej skóry głowy, które bardzo często niestety leżą u podstaw szeregu dermatoz, takich jak łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry głowy, ale także właśnie łysienie androgenowe. Do mojego gabinetu trychologicznego najczęściej zgłaszają się pacjenci z problemami łysienia, wypadania włosów, a także z dermatozami z owłosionej skóry głowy. Po dokładnym badaniu skóry głowy decydujemy, czy pacjent nadaje się do terapii w naszym gabinecie, czy też ma poważniejsze schorzenia, którymi już powinien zająć się lekarz dermatolog, i wtedy kierujemy właśnie do lekarza o tej specjalizacji.
Każda konferencja to również wystawcy. Lekarze i trycholodzy podczas krakowskiej konferencji mogli zapoznać się z bardzo obszerną ofertą nowości, urządzeń, suplementów i kosmetyków pielęgnacyjnych, nie tylko do skóry głowy. Pierwszą z serii, którą mogę Wam polecić, jest seria Skinice Repair Care. Jeżeli borykasz się z trądzikiem różowatym, z trądzikiem zwyczajnym, fungal, akne, nużeńcem, to z pewnością ta seria jest dla Ciebie. Wszystkie produkty bowiem są naturalne, nietestowane na zwierzętach i co więcej, jeżeli leczysz się onkologicznie, jesteś w ciąży, karmisz piersią, jesteś alergikiem albo diabetykiem, z pewnością znajdziesz u nas coś dla siebie. Krioterapia włosów, zabieg rewolucyjny, który pojawił się już jakiś czas temu na rynku, podbija serca nie tylko fryzjerów, ale już od jakiegoś czasu trychologów. Jest to zabieg silnie regenerujący i odbudowujący włosa z podejściem holistycznym. Co to znaczy? To znaczy, że nie ingerujemy w ogóle w konstrukcję włosa. Bazujemy na obecnych uszkodzeniach. Mamy tutaj rozszczelnioną łodygę włosa, kładziemy preparat, a następnie zamrażamy go przy użyciu urządzenia temperaturą minus 16 stopni. Dzięki czemu dochodzi do doszczelnienia włosa, wysmuklenia jego i wygładzenia. Linia, którą obecnie tutaj proponujemy naszym pacjentkom, jest odświeżoną linią Biotobali pod nazwą Biotobal Effect. Zmieniliśmy skład. To jest istotna zmiana. Dodaliśmy tutaj keracyn i kopeksy. To są dwa aktywne składniki, które działają bezpośrednio na strukturę włosa, na cebulki, odżywiają włos, a w przypadku serum mamy zabezpieczenie struktury włosa, takie termiczne, prawda? Jeżeli pacjentka oczekuje szybkiego efektu działania, serum się świetnie sprawdzi z tego względu, że zabezpieczymy ten włos termicznie przed prostowaniem, suszeniem, prawda, tego włosa. Mamy tutaj przede wszystkim produkty do mezoterapii, do leczenia różnych problemów wypadających włosów, do leczenia samej owłosionej skóry głowy, sprzęt do bezigłowego wprowadzania składników aktywnych z naszych wszystkich ampułek, a metoda do wprowadzania składników aktywnych, przede wszystkim bez traumatyzacji i dodatkowo może być stosowana u bardzo szerokiej grupy odbiorców. Prezentujemy dzisiaj na kongresie nasze nowości, dwie linie. Rozwiązanie Scalp Recovery, czyli idealne rozwiązanie dla skór z tendencją do nadmiernego wydzielania się sebum, do łuszczycy, ale również do łojotokowego zapalenia skóry głowy. Oraz linie Scalp Relief, idealne zastosowanie dla skór z tendencją do atopii, uwrażliwionej skóry, suchej, swędzącej, bardzo bolesnej. Juilliard to marka profesjonalna, również do domowego użytku. Charakteryzuje się przede wszystkim specjalną linią Cisper, która charakteryzuje się tym, że ma w swoim składzie składnik NCPA, który jest odpowiednikiem inoksidilu, tylko bardziej naturalny. Wróciliśmy prosto z Tajwanu, przywieźliśmy dużo fajnych różnych nowości, między innymi całe trzy linie do poprawy kondycji włosa, jak również serię dużych szamponów oraz odżywek, które w dniu dzisiejszym pierwszy raz prezentujemy w Polsce. Znajdujemy się po raz kolejny na kongresie trychologicznym w Krakowie tym razem, gdzie możemy po raz kolejny zaprezentować już trzeci numer Trychologia okiem specjalisty. Jest to numer połączony wraz z dodatkowym
kolejnym nowym, który wejdzie już na rynek, chirurgia plastyczna okiem specjalisty. Każdy numer będzie można zakupić na stronie Trychologia Okiem Specjalisty. Konferencja jest wyjątkowa, w wyjątkowym, przepięknym miejscu. Zgromadziła ponad 300 osób, wielu wystawców, co pokazuje, że ten trend rozwoju trychologii jest niesamowicie postępujący. To bardzo cieszy, dlatego że świadomość naszych klientów na temat ich problemów trychologicznych będzie coraz lepsza wtedy, kiedy my będziemy mieć coraz większą wiedzę. Trychologia jest dziedziną bardzo holistyczną i tutaj uczymy się i z dziedzin chemii i z dziedzin fryzjerstwa. Łączymy tutaj wiele tematów i wielu specjalistów.